Święto parafialne świętego Jana Pawła II w duchu rycerzy Kolumba i służby dla potrzebujących. Dzień papieski Jana Pawła II, szczególnie obchodzony przez lwowskich katolików parafii świętego Jana Pawła w Sokolnikach. Tegoroczne obchody rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku odbyły się w duchu misji i pomocy samarytańskiej. W przeddzień święta w parafii odbyło się nocne czuwanie. Przy parafii rzymskokatolickiej Jana Pawła utworzono ośrodek rycerzy Kolumba, braterskiej męskiej organizacji charytatywnej. A w ośrodku Jana Pawła II poświęcono klasy szkolne nowo powstałej pierwszej powszechnej szkoły romskiej, ALAW. W tej szkole, która jest oficjalną filią liceum w Godowicy, uczy się 22 dzieci z rodzin uchodźców, którzy uciekli przed wojną i znaleźli nowe schronisko we Lwowie. Są głównie pochodzenia romskiego. Wśród uchodźców, które mieszkają w centrum duszpasterskim świętego Jana Pawła II, są też osoby dorosłe i przedszkolaki. Podczas obchodów Dnia Papieskiego przy parafii Jana Pawła II w Sokolnikach błogosławieństwo dostali osoby pracujące w tymczasowych kuchni i stołówce socjalnych, w których będą przygotowywane i rozdawane obiady uchodźcom mieszkającym w różnych lwowskich schroniskach i domach tymczasowych.